to są longboardy, czyli jeździmy na longboardach i dzisiaj zaczynamy nasze warsztaty. Na czym polega ta zabawa? Longboard to jest bardzo długa deska, ona ma około 1 metra 10 cm. Są różne style jazdy na longboardzie, to jest cruising, dancing, downhill. Dzisiaj z naszą grupą będziemy uczyć się dancingu, czyli jazdy na desce. Tak naprawdę wygląda to jak taniec. Odpychamy się, tańczymy i jeździmy. A skąd w ogóle się wzięła taka tradycja takiej jazdy? Longboard jest już dość znany na całym świecie, w Polsce również. W Szczecinie pojawił się, stał się bardziej popularny, myślę, że od roku. My jako grupa Longboard Girls Szczecin organizujemy w tym roku bezpłatne zajęcia dla osób, które chcą się uczyć jazdy na desce. Tego wcześniej nie było. Mieliśmy cykl zajęć podstawowych, a dzisiaj rozpoczynamy zajęcia specjalistyczne z jazdy na desce. Dużo jest takich... Powiem tak, na miejsca do szkółki, 13 miejsc, zeszło się w 3 dni. Rozeszły się te miejsca w 3 dni. Jest tak dużo chętnych, sporo osób jeszcze chciało dołączyć do grupy. Niestety, też ze względu na ten sport, na liczbę kontuzji, która jest przy tym sporcie, nie chcieliśmy, żeby ta grupa była większa. Będziemy dzisiaj spotykać się również po zajęciach na masztowni na Arkonce i tam już otworzyliśmy ten dostęp, więc myślę, że sporo osób przyjedzie. Dzisiaj będzie takie święto longboardu w Szczecinie. Będziemy jeździć, będzie nas naprawdę dużo. I będzie widowisko. Tak, widowisko to też widowiskowy sport, nie tylko jeżeli chodzi o klatki, ponieważ ale jest to, który przede wszystkim wymaga od naszego ciała dobrego balansu na desce, więc są to ćwiczenia. Dziękuję.